idą czarne chmury. Może będzie padać. Wolałbym nie. Powstaje duży utwór sceniczno-muzyczny dla tego odrzuconego, dla tego niezaakceptowanego, dla tego kogoś, kto nie chce zginąć w tłumie. Chciałbym, żeby ksenofonia była o tym, że taniec pochwalny dla inności, ksenos, czyli inny, obcy, i fonia, czy to z symfonii, czyli symfonia dla innego. Cała rzecz toczy się pomiędzy ludźmi, a nie ludźmi, czyli tymi ludźmi, którzy wyrzekli się swojego człowieczeństwa, humanizmu, to są totalitarni, a tymi, którzy chcą przezwyciężyć ten totalitaryzm. Only in Poznań I understood what it is actually about. Like, of course, I know revolution, communism, some sad events, but it was very far for me when I was at home. But when I came here, it comes closer. Zaproponowano nam zrealizowanie spektaklu z okazji rocznicy czerwca 56. To był pierwszy zryw rewolucyjny po drugiej stronie żelaznej kurtyny, który zakończył się krwawą rozprawą ówczesnych władz i wojska. Bardzo się cieszę, że udało się doprowadzić do tej produkcji i że udało się tych artystów ze sobą spotkać. Ja szukam języka scenicznego. Ja nie szukam języka takiego, że nagle rewolucja mi się ze sceny wyleje na widownię, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby widz poczuł się tak, jak czują się tancerze na scenie, a oni przez większość czasu będą się czuć upokorzeni. Będą się czuć tak osaczeni, że ten bunt samoistnie w nich będzie narastał. Co się będzie działo z widownią, nie wiem. To jest przekaz sceniczny. Ksenofonię stworzyliśmy w bardzo dużej części na improwizacji z aktorami. Często była to improwizacja nie taneczna, tylko aktorska. Nasi tancerze krzyczą, płaczą, śmieją się, śpiewają, wściekle krzyczą, wchodzą w trans i wykonują bardzo dużo różnych takich gestów i takich powtórzeń, które są, bardziej przypominają rytuały jakieś niepokojące. And I didn't believe in this project until almost the last 2 weeks. And the last 2 weeks, when I saw that there is a real history behind, and that we play with emotions, and that there's gonna be a lot of things on the stage, the scenography, then I started to believe it. And I have to say that the last week here in Poznań and with this project, it has been amazing, and it's gonna be a time that I will never ever forget. Nie mogę się napatrzeć na tych ludzi, oni są po prostu piękni, oni są piękni, a to nie chodzi o ich fizyczność, chociaż też, ale coś z nich takiego bije, może to jest jakaś taka też siła wspólnoty. Oni tutaj są 2 miesiące na tych próbach, my jesteśmy od kilku dni, więc wyobrażam sobie, jaka zostanie u nich w sercu pustka.